Witam. Dzisiaj zbieranie jajek i ogólnie pochodzenie po hodowli. Te widzę, że se same wypuściły się do niosek. No, dziaduwy już czują się zbyt pewnie u mnie. Chcę zobaczyć, czy to jest jakieś jajo. Tutaj mamy kurki, wszystkie już siedzą. Takie dziwne dwa ciemne jajka. Czubatka się niesie, ona niesie takie zielone jajeczka. Wczoraj zniosła, czyli wychodzi, że co, dzisiaj nie ma. Włoszka się z rana zniosła, więc dzisiaj 5 jajek na 6 kur. Starszych, bo tu są jeszcze 4 młode. Sporo. Musiałem oddzielić, brakło miniaturki. By się już biły koguty. To jest brachamka. Jeszcze gniazda nie ma, gdzie wstawionego. Już by nie patrzy, czy coś dobrego pan nie przyniósł. No dobra, idźcie sobie pochodźcie do niosek. Przejdziemy do szabo. Tam może jakieś jajka będą. Bo też przyniosą. Źle nie jest, kurde, jeśli chodzi o jajka, bo jest około 7-8 czasami dziennie jajek z całej hodowli. Jak na początek, że tak powiem, może być. Tu mam bałagan. Przy okazji może wypuścimy, może gdzieś pójdą sobie. Zobaczymy zaraz, czy jakieś jajeczka są. To są same podkładki. Pusto. Tu mam niby fokę. O, doniosły. Widzę, że ci zniosły dwa jaja. No to dzisiaj 7 jajek łącznie. Zniosły ci dwa jaja. Ale ona tak jeszcze siedzi, ale jeszcze tak za dobrze nie siedzi. Dobra, bo się nie będzie dało nic powiedzieć. Idźcie sobie na dwór, idźcie. Niech sobie pójdą. Porównanie jajeczko szabo. To jest takie malutkie. Porównanie do zwykłej nioski. Więc to by było na tyle. Łapka w górę, subik. No i cześć.